Siema, siema, z tej strony Dominik Games Poland. Witamy w kolejnym odcinku z Krasnogrodu, już 14. Myślę, że zajmiemy się dzisiaj tutaj tym terenem przemysłowym. Tutaj w tym miejscu wytworzymy sobie zaraz przemysł leśny. Tylko dojechałbym może tędy autostradą. Tu byśmy jakiś węzeł zrobili w tym miejscu. I tutaj taką jakąś drogę. Dobra. Tam autostradę. Bym przeciągnął w tym rejonie. Aha, i tu, o, na razie dotąd, powiedzmy. Teraz będziemy się tutaj majtaczyć z jakimś, czekaj, kurde. Za daleko to jest. Dobra, jedziemy tu z autostradką. Ciach, pięknie wychodzi. Może tak, tutaj tu od razu jakiś węzełek zrobimy. A może sami zbudujemy trąbkę. Dobra. Tu ciach przejeżdżamy. No powiedzmy te 90 stopni. A? Może to za szerokie jest jednak. Zwędzimy to do dwóch pasów. I takiego ładnego ślimaczka. Wygląda to koślawie. Zrobimy zjazd. Nie, wiecie co, nie będę się chyba pierdzielił. Nie, ja tu kotową trąbę wkleję po prostu. Dobra. Wypierdzielimy to po prostu. I tutaj taką gotową trąbkę po prostu, albo... pinawie, albo takie coś. Dobra, to takie coś też może być. O, to będzie wjazd. Was tu jakoś, kurde. O, pięknie to podepniemy. Dobra, się troszkę zjajczyło, ale nic. Najważniejsze, żeby ta droga była podłączona do tego węzła drogowego. I tutaj, żeby ten główny ciąg autostradowy był. No. Dobra, ten łuk może jeszcze tutaj troszkę ogarniemy bardziej. Myślę, że coś takiego trzeba by tu zrobić. Czyli ładnym łukiem tutaj, tędy. O Jezus.
Coś tu się pokiełbasił. Momento. No. Dobrze. Tutaj myślę, że... Zakręty tej autostrady mi się trochę nie podobają. No tutaj właśnie wypadałoby jeszcze pojechać tędy na autostradę. Tu aż tych jezdni zbiorczo rozprowadzających chyba nie będziemy robić. I tu te drogi są takie pourywane, więc trzeba je chyba połączyć. I myślę, że... Może trąbkę w ten deseń usytuujemy. Oj, łącznice będą na tej rzece, no trudno. Aha! O! Myślę, że tak już pół odcinka zajęło mi budowanie tej drogi. Ciach. No i tutaj chyba będę musiał ten teren wykupić, niestety. Niestety, ale... Bo teraz ta droga nie dochodzi mi do tej autostrady ładnie, do tego węzła. A tą trąbitę trzeba podłączyć tu jakoś, bo to jest jednak główna trasa komunikacyjna, więc to jest taka jakby główna wlotówka do miasta. Ona musi być podłączona przecież na mapę. No i co tu się w ogóle odwaliło? Czekaj, to trzeba. To tak być nie może. Co to za kopnięta autostrada w ogóle? O. No powiedzmy, że jest lepiej. No. Kurde, no. O Boże. Mam wrażenie, że ta trąbka tam krzywi coś. Aha. Może
Może ty jeszcze jakąś trąbitę szczelimy? Tak, będzie godzinny odcinek zbudowania dróg, ale musi być. Może tu koniczyna? Może być i koniczynka w sumie. O. To w takim razie walniemy rondo. Dobrze. A w sumie tylko to podłączę. Niech to już zaczną jeździć, a ja tu będę Organization strefa przemysłowa robił. No właśnie, myślę, że tak. Tak to zrobimy. Tu już nie jeżdżą. Tu zjazd tej autostrady na rondo i wyjazd w przeciwległym kierunku. Pyk. To zrobimy tak jeszcze tędy taką drogę. Tu, żeby mogli. Tak. O, część jedzie tamtędy już. Może bym tu małe rondo zrobił. To nie jest głupi pomysł. Czekaj, gdzie jest roundabout builder? A tu jest, dobra, mam to. Radius może 50? Nie 450, tylko radius 50. O. Może w tym miejscu kolejne takie ro. O. Żeby też takiego wielkiego skrzyżowania nie było, to se jebniemy rondo. I tu by wypadałoby zrobić. Więc też rondko sobie tu zrobimy. Pyk. O, ciach. Może tutaj jakieś
Tak, myślę, że tak byłoby najfajniej jeszcze jakąś tutaj główniejszą drogę. Ja sobie tu więcej lasu zasadzę. I zrobimy sobie, kurde, tutaj, o. Tutaj zrobimy las, o. Tutaj? A tutaj myślę, że jakieś osiedla czy coś. Jakieś osiedla domków jednorodzinnych czy coś, a w tym miejscu zrobimy strefę przemysłu leśnego. Trochę dodany ten las, no ale trudno. Można by tu wyrąb lasu zrobić, po prostu wyrąb czy tam hodowlę drewna. Więc bierzemy sobie teraz przemysł industries. Zrobimy taki industries właśnie. My tu żadnego industries nie mamy jeszcze? No to trzeba zrobić. Tu sobie pozyskiwanie drewna zrobimy. Nawet tam pod tą autostradą coś wypchniemy. Dobra, teren spadowiec. Super, mamy to. No i teraz co? No, budujemy przemysł leśny, kurczę. Tutaj trzeba by jakieś drożki. Drogi zrobić. Może coś jeszcze wjechać tędy, żeby było dużo głównych dróg, bo wiecie, nie w Śniegowie, tylko w Dubaju wiecie, jak to się skończyło. Korkami, więc tu mogłaby być taka główniejsza droga. I tu nie wiem, czy leśną, czy gruntowa. Może jakieś gruntówki tutaj. Nie, lecimy normalnymi ulicami. Aha, zapomniałem, bo przecież to są budynki większe. No, no właśnie. No to co tu? Przemysł leśny, na pewno tak, główny budynek nadleśnictwa. To może gdzieś tutaj przy głównej. Las Spadowiec, no fajna nazwa. Dobra, myślę, że tak. Tu kilka wielkich szkółek leśnych. Może tak, od co dwie będzie droga, bo. O. Co dwie szkółki leśne będzie jakaś droga. I tu kolejna. Ta może troszkę bliżej tutaj. To na prosto proszę, to jasne? O. O. A to jakieś te mniejsze szkółki, nie?
Średnia jest trochę za duża, ale ta mała tu wejdzie. O. Ciach. O. Ciach. Pięknie. Może jakieś baraki pracownicze by się przydały. Trzy baraki. A tu jakieś te warsztaty na... No właśnie, warsztaty naprawcze by się przydały. Na pewno tak, na pewno tutaj droga. To przy tej drodze jeden. Warsztat naprawczy przemysłu naftowego, tego leśnego. No to tutaj od tej strony myk. No. Tutaj może jakieś szkółki leśne. Kolejne takie tutaj zakłady postawimy i... Czuję, żeby nie korkować tej strefy, tak jak zrobiliśmy to w Dubaju, to zrobimy tu już więcej ulic. O. Możesz te takie szkółki, o. Tylko jednak ja bym chciał to jako szkółki mieć. No to jak to się wygląd. Wygląd pole. 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 I pole. I pole. Farmę leśną zrobimy. Powiedzmy tu pole i zmieniamy to wszystko sobie na pola, żeby to były pola. No i mamy piękną szkółkę leśną, kurde. Może coś do przetwarzania tego teraz. Jak ja tu domy zrobię, to to będzie musiało być gdzieś tutaj. Może tu koło autostrady? To jest autostrada, wiecie. To jakieś te tartaki, jakieś tutaj. O, celulozownię na przykład możemy tutaj dać. O, i mamy celulozownię jedną. Oraz. No i dobrze, że tu jest to rondo, bo mogę sobie z tego przemysłu wyjechać tu prosto na autostradę. Ja bym jeszcze mały wjazdik tu zrobił. Czyli nam, że takim mostem bym wjechał. Tam może jakaś spalarnia będzie pod tą górą czy coś. Taki mniejszy zjazd, żeby tutaj
Nie robić korków. O. Taki tylko wjazd. Ale tu nie, żeby nie odciążać innych węzłów. By tu za dużego ruchu po prostu na tym skrzyżowaniu nie robić, czy na tej koniczynie. Bo to potem robi burdel, więc zrobimy sobie tu mały wjazdzik jeszcze jeden. Bo o tym jednak warto pamiętać, żeby były te jak najwięcej zjazdów na autostrady robić. To jest najważniejsze. A w dwójce to ponoć trzeba jeszcze więcej wjazdów do miasta robić. Póki co... Wjazd jest tutaj, wjazd jest tutaj. Czy czekaj, czy oni tu jeżdżą w ogóle? Tak, tu już tramwaje jeżdżą. Co to za osiedle jest? No to jest to osiedle pentagramowe. Heksanówek. A heksagramy tu są. A tu jest to osiedle. To jest ten mały teren domków. Starówka. A gdzie jest osiedle komendanckie? Tutaj. Trzeba by ten teren zagospodarować jeszcze, ale to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Widzimy się na live'ach od poniedziałku do... W każdy poniedziałek, wtorek... W każdą środę, poniedziałek i piątek oraz na multigrowym live'ie. Ja was żegnam. Do zobaczenia. I cześć i czołem.